Dzień dobry i klasycznie dobry wieczór. To jest podcast, nieprzewodnik z fantastyczną gościnią. Agnieszka, dziadek pseudonim Zebra, Agnieszka z mojego researchu wynika, że masz ponad 30 tysięcy kilometrów w nogach, ale wiem, że ta liczba cały czas się zmienia, więc popraw mnie, jeżeli jest więcej niż 32. Jest więcej. I Witam, jest 33 tysiące. Wow, ponad. Masz na koncie szlaki długodystansowe w Nowej Zelandii, w Ameryce, ale też w Polsce, bo z tego co widziałem na YouTube, to niedawno szłaś niebieskim szlakiem karpackim. Owszem, no od jakiegoś czasu wszyscy utkwiliśmy trochę bardzo w Polsce. Też jest okazja do zwiedzania Polski. Zresztą już wcześniej zaczęłam realizować projekt przejścia wszystkich polskich szlaków PTTK powyżej 100 kilometrów. Jest ich około 90 i ten niebieski był po prostu jednym z nich. Mamy, mamy dziesiątki i, i naście tysięcy kilometrów samych tych długich szlaków do przejścia. Spotykamy się na chwilę przed kolejną Twoją wyprawą długodystansową i... Obiecałem ci, że opublikujemy tą rozmowę, kiedy już będziesz w drodze, bo wiem, że nie masz w zwyczaju zdradzania swoich planów. To jest ten moment. Specjalnie nie chciałem, żebyś mówiła mi wcześniej, gdzie teraz ruszasz. Tym razem będzie Norwegia. Norwegia wzdłuż, z południa na północ, z klasyczną trasą Norge-Polangs. Tą trasę planowałam już od bardzo dawna, jakieś 7 lat temu. W Padłam na to, żeby to przejść, ale planowałam zrobić to jako deser i nagrodę po potrójnej koronie amerykańskich szlaków długodystansowych. Pandemia przeszkodziła tym planom. Zamiast Norwegii była Szwecja, a później była Chorwacja, ale teraz wreszcie może być Norwegia. Więc skoro można, to jadę spełnić swoje dawne marzenie. Jak wygląda przygotowanie do tej wyprawy? Jest bardzo różniące się od poprzednich, bo to, to jest klasyczna trasa, ale nie jest to szlak. Wspólne dla wędrowców na Norge Polangs jest tylko to, że idą przez całą Norwegię, a trasa jest dowolna i każdy planuje ją sam, więc ja też zaplanowałam swoją własną trasę. Spędziłam wiele godzin nad mapą, planując jednocześnie takie takie Przejście, które jest do zrealizowania, i żeby to była w miarę linia ciągła, prosta, żeby, żeby to miało sens i żeby jednocześnie były po drodze jak najlepsze krajobrazy i jak najwięcej, kilkanaście parków narodowych. Jasne. A jak przygotowanie fizyczne i sprzętowe? I pytam o to, bo jak ja się przygotowywałem, to pomyślałem. Ty jako osoba, która jest w ruchu, w drodze pieszej przez, wydaje mi się, większość roku, chyba cały czas jesteś w dobrej kondycji. Czy ty na taki długodystansowy kolejny szlak, wymagać jakiegoś specjalnego przygotowania, czy przez cały rok dbasz o to, żeby się nie zastać? Przez cały rok dbam o to, żeby się nie zastać. W zimie też wędruję, mniej więcej raz w miesiącu jest jakaś wędrówka, więc jestem na jakimś takim w miarę poziomie ruchowym. E, oczywiście zimą się trochę roztrenowuję, bo to nie są jakieś mega dystanse, zimą jest więcej wizyt u fizjoterapeuty i rozciągania, ale jako tako ani ja, ani Praktycznie żaden wędrowiec nie potrzebuje jakiegoś specjalnego przygotowania, bo po prostu to jest tylko chodzenie. Więc, więc o ile mięśnie są sprawne, to, to po prostu da się radę. Rozkręci się człowiek po, po dwóch tygodniach, po miesiącu, będzie w najlepszej możliwej formie. Czyli to jest taki sport, aktywność, którą teoretycznie każdy mógłby uprawiać. No, generalnie tak. Tylko nie należy za, za ostro zaczynać, i robić zbyt wielu kilometrów i z zbyt ciężkim plecakiem na początku. Jak ktoś wstaje od biurka, to lepiej, żeby nie robił 40 km pierwszego dnia, ale jak zrobi powiedzmy 15 czy 20, to na pewno też się rozkręci. No dobrze, czyli dwa miesiące starczą, żeby się rozchodzić. A co ze sprzętem? Sprzęt to jest trochę indywidualna kwestia. Ja już tego sprzętu mam tyle i, i, i mam już taką rutynę, że, że mam gotowe listy sprzętowe, które kopiuję z Excela do kolejnego pliku, ale oczywiście zawsze się coś zmienia, bo sprzęt się zużywa, chcemy spróbować czegoś nowego, potestować coś coś nowego właśnie, bo to jest też fajne. Więc no, staram się oczywiście odchudzić jak najbardziej plecak, bo, bo czekają mnie długie odcinki od sklepu do sklepu, to znaczy... Nie będzie 4-5 dni, które zazwyczaj bywają, ale bardziej koło 10, może nawet więcej niż 10-12 dni. No to już jest 12 kg jedzenia samego, więc warto sprzęt odchudzić i staram się, no ale wygląda na to, że znowu będzie powyżej 5 kg, a raczej zbliża się znowu do 6 kg. No właśnie, ty już y, masz spore doświadczenie, wiesz już y, o tym, że plecak się odchudza, a jestem ciekaw, y, jakie błędy popełniałaś przy pierwszych swoich wyprawach. Takie jak wszyscy chyba, po prostu ubrałam za dużo rzeczy, za dużo ubrań, ale też za bardzo wierzyłam innym ludziom z internetu, którzy mówili, że koniecznie trzeba wziąć to albo tamto, a okazywało się, że albo byli sponsorowani i te rzeczy w ogóle do niczego się nie nadawały, albo po prostu nie odpowiadały mnie I, i, i do dziś mam różne takie rzeczy, które pokutują w domu i zastanawiam się, po co ja je w ogóle kupiłam. To załóżmy, że słucha nas ktoś. Myślę, że nie jedna osoba, która chciałaby zacząć chodzić. Z jakiego sprzętu można zrezygnować? Najbardziej przereklamowane są ubrania przeciwdeszczowe, bo one w ogóle nie działają. A to ciekawe. <grych> no niestety, niestety nie miałam jeszcze ani jednej kurtki, która by mnie nie zawiodła. Zarówno te za 200 zł, jak i te za 2000, wszystkie tak samo ciekły. To jak w takim razie chronić się przed tym deszczem? Zaciskając zęby. Zaciskając zęby. No, oczywiście trzeba szukać takiej, która przemoknie po dłuższym czasie, a nie od razu. Bo, bo największym rozczarowaniem była taka. Ze średniej półki, która przeciekła pierwszego dnia wędrówki. I to było w Appalachach i czekały mnie jeszcze cztery miesiące wędrówki w tej kurtce, w regionie, w którym cały czas leje. <gry> było źle, było zimno, no ale kurtka przeciwdeszczowa przede wszystkim chroni przed przemarznięciem, przed wyziębieniem, a nie przed deszczem. Po prostu trzeba to zaakceptować. A w awaryjnych przypadkach, jeżeli właśnie jest bardzo zimno, to można jeszcze narzucić taką pielgrzymkową pelerynkę hmm. na siebie razem z tą kurtką i z plecakiem, to, to, jest, to jest raczej tak, to jest takie wyjście, że, że na pewno się przeżyje. Ty, Agnieszka, studiowałaś geografię. Jak ta wiedza ze studiów y, przydaje Ci się teraz przy planowaniu kolejnych tras? Bo zakładam, że się przydaje, chociażby wiedza o tym, że w tym regionie jest taki, a taki klimat. Tak, no na pewno, ale też topografia terenu jest, jest bardzo zrozumiałą dziedziną dla geografa. Geograf ma w głowie same poziomice i łatwość czytania mapy, właśnie umiejętność rozpoznania jak. W do myślenia się, jak rzeka na, naprawdę wygląda w terenie. Jeśli się patrzy na nią na mapę, czy ma rozwidlenia wyspy, czy też może jest w kanionie takim, to, to na pewno nie będzie się dało przejść, więc to jest łatwe. Pomagają też mapy lotnicze ze zdjęciami satelitarnymi, mapy jakby widzi się ten teren. I po prostu jest też takie zrozumienie dla, dla tego, co nas otacza, gdzie są jakieś moreny, pozostałości po po wędrującym lądolodzie. Pogoda nie jest jakąś wielką tajemnicą, bo widać na niebie oznaki frontu nadchodzącego. A zdarza ci się korzystać z GPS-u? Przez długi czas w ogóle nie miałam smartfona i nie chciałam go kupować. Potem już nie było wyjścia, właściwie. Czyli były takie podróże analogi tak, analogiczne. Tak, tak. Z mapami wydrukowanymi, na kartkach, PDF-y wydrukowane. Później. Analogowe, przepraszam. Podróże analogowe. Podróże analogowe. Analogiczne, analogowe. E, tak, analogicznie było na kolejnych szlakach, w Stanach też wędrowałam z papierowymi mapami. Na, ale w tych trudniejszych miejscach posługiwałam się właśnie telefonem, żeby się znaleźć w terenie. Jakby na przykład nie było, widać żadnej ścieżki, bo leżał śnieg, albo, albo po prostu nie było żadnej ścieżki i należało się upewnić, więc wtedy stwierdziłam: no fajne to jest. Jakby stoję na szczycie góry, jest taka straszna mgła, że nie wiem w którą stronę skręcić. <laughs> Rozumiem, że ma być jakaś ścieżka w dół tego urwiska, ale nie wiem gdzie, więc wtedy ten telefon bardzo pomagał. Później w Szwecji używałam telefonu z. Tak pół na pół z mapami papierowymi. Natomiast w Chorwacji, na chorwackim szlaku długodystansowym, byłam tylko z telefonem, ponieważ aplikacja była jedyną możliwością nawigacji. Ten szlak nie jest naniesiony na żadne mapy, więc tylko aplikacja. A w tym roku w, w, będzie chyba tak jak w Szwecji, czyli, czyli będą i mapy papierowe, które właśnie stworzyłam sama w PDF-ach i je wszystkie wydrukowałam. Ważą 380 gramów na całe 3000 kilometrów. Wydrukowałam je na papierze ulotkowym, najlżejszym. <gry> e, I będzie też telefon z, z, z aplikacją, w razie zgubienia się powiem, i gdzie jestem. A zdarzyło ci się kiedyś, że mapa Cię. Oszukała, bo ja, na przykład, miałem taką sytuację parę miesięcy temu. Byłem w Karkonoszach i to nie było bardzo odpowiedzialne zachowanie z mojej strony, ponieważ trochę źle rozplanowałem trasę i zastał mnie późny wieczór w górach. No, według mapy miałem przekroczyć może nie tyle rzekę, co bardzo rw rwący strumień. Szczęśliwie znalazłem jakąś inną drogę. A mapa oszukała mnie, oczywiście, śmieję się z tego, po prostu mapa była nieaktualna i tam kiedyś był most. Ale most został zniszczony. No to się często zdarza. W takich rejonach, gdzie, gdzie są gwałtowne roztopy, no to mosty yy, spływają czasami co roku, na przykład w Kanadzie. Yy, tak, no trzeba sprawdzić przed wyjściem, czy mosty istnieją. Dobrze by było. Ale topografia się nie zmieniła, prawda? Nadal ten strumień był, był mący, jak tak, miał być. Tak, no I pewnie nie wiem. trochę mnie wejść. zaskoczył. No tak. Ale nie mapy raczej poza właśnie takimi antropogenicznymi rzeczami, to pokazują to, co istnieje w rzeczywistości, ale właśnie jeżeli chodzi o antropogeniczne, to ścieżki czasem mapy pokazują, których już dawno nie ma, bo dawno zarosły jak kiedyś były i w autorzy map kopiują dane z poprzednich lat i potem się okazuje, że kopiują coś czego już dawno nie ma. W Polsce też się tak dzieje ze starymi szlakami, które już są zapomniane. No dobrze, krajobrazy, forma terenu, to, to jest jedno. A czy w drodze masz czas, żeby poznać kulturę miejsc, które odwiedzasz? Oczywiście, nie wyobrażam sobie, nie. Poznawać okolicy, przez którą wędruję, to byłoby tak, jakbym była kompletnie ślepa i, i całe doświadczenie jakiegoś miejsca bierze się też stąd, że się wie, gdzie się jest, wie jakaś, jaka była historia, jacy ludzie tu mieszkają albo nie mieszkają, dlaczego nie mieszkają. Także przed wyjazdem zawsze zgłębiam jakby historię danego miejsca, oglądam jakieś takie filmy, które przybliżają kulturę, a na miejscu bardzo lubię na przykład do, wstępować do. Muzeów też takich lokalnych i malutkich, ale też do większych przy każdej okazji, generalnie. Każde muzeum jest na mojej liście. Która z dotychczasowych podróży była dla Ciebie najbardziej fascynująca, właśnie patrząc przez pryzmat tej nowo poznawanej kultury, spotykanych ludzi? Powiem szczerze, że każda, bo każda była inna i, i w każdym miejscu coś mnie zaskoczyło. Za każdym razem, myśląc o Stanach Zjednoczonych jako o jednym tworze, powiedzmy, to za każdym razem było to Miejsce, którego wcześniej nie znałam, więc jakby Nowa Zelandia na drugim końcu świata, i tylko mgliste pojęcie o, o kolonialistach Anglikach i o Maorysach. Stany Zjednoczone jako ten przez kraj postkomunistyczny widziany byt jako, jako jakieś zbudowane ze złota i tak. i tak dalej. Szwecja w zasadzie taka najbardziej mi wcześniej znana, ale też taka. W no, Szwedzi nie są takcy przystępni, powiedzmy, trzeba czasu, żeby ich poznać i trzeba się do nich zbliżyć, więc była ku temu okazja i Chorwacja, w ogóle Bałkany, w których nigdy nie byłam wcześniej, to była, może i w, może to było właśnie naj, naj, takim najciekawszym miejscem, o którym bardzo niewiele wiedziałam przed. Bałkany. Ruchu. Tak. Wspomnieliśmy o ludziach. Czy często spotykasz innych piechurów na trasie? To zależy od szlaku. Zupełnie. Czasami nikogo, a czasami dziesiątki osób. Pod tym względem najgorzej było na Pacific Crest Trail. Ogromne tłumy. No bo to też jest jeden z najbardziej znanych szlaków o, na świecie. Tak. Nie? Wydaje mi się, że tam też chyba łatwo trafić na osoby mniej doświadczone, które mogą stanowić problem dla innych. Tak, tam te... Teraz jest bardzo, bardzo dużo chętnych i tak wolno wpuścić na szlak dziennie tylko 50 osób, ale ci początkujący dosyć wolno idą, zbierają się w takie duże grupy i jest to dosyć męczące. Yy, oni przeważnie mają jakieś problemy, <gry> często bardzo rezygnują, więc ten tłum, który jest na początku, później się przerzedza i to już nie są dziesiątki ludzi dziennie, ale tam 20, ale no też jest to trochę też duża presja i na środowisko otaczające i na innych wędrowców. Zostają najwytrwalsi. Wszyscy mają ten sam fokus generalnie, chyba że ci, którym się już odechciało na samym początku i czekają tylko na, na jesień i jest im wszystko jedno gdzie dojdą, ale większość ma w głowie Cel i, i zakończenie wędrówki tam, gdzie się szlak kończy, ale po drodze e, nawiązuje się znajomości. Niektórzy tworzą właśnie jakieś grupki, które później razem wędrują. Często to są jakieś luźne e, grupy, nie tak, że wszyscy naraz w pod sznurek idą, <grym> tylko że spotykają się w miasteczkach. Niekiedy e, jakieś tam trzy, cztery osoby, bardzo dużo par powstaje na szlaku. A są też tacy, którzy wolą wędrować sami. Udało ci się poznać jakąś yy, paczkę w drodze na szlaku? Starannie unikałam paczek. Tak? O, czyli jednak. <grywk> yy, pozna A dlaczego? Męczy mnie to po prostu. Lubię być sama ze sobą i patrzeć, co jest wokół, ale poznałam właśnie wiele o takich osób, które też raczej stroniły od dużych grup, ale lubiły się spotykać w miasteczku czy wspólnie zabiwakować i jakimś cudem przez jakiś czas szliśmy w tym samym tempie, i nie umawiając się, i tak lądowaliśmy w tym samym miejscu, więc to było bardzo fajne. Cieszyłam się zawsze, a na pewno będzie tam MacGyver czy, czy Skunks. <laughs> Pójdziemy na hamburgera. Czyli można powiedzieć, że samotność i wyciszenie to jest coś, czego szukasz w takich długodystansowych szlakach? Tak, zdecydowanie tak. Raczej nie, nie wypatruję socjalizacji na szlaku, tylko właśnie jakiś rodzaj odosobnienia. No tak, ale to wiesz, ktoś powie, że. Odosobnienie można też znaleźć medytując gdzieś w karkonoszach, na przykład, już wspominanych dzisiaj. A ty jednak wybierasz ekstremalną trochę formę tego odizolowania się. No, taki, taka medytacja bardziej, bardziej w ruchu, po prostu, bardziej dynamiczna, a nie taka na spokojnie, nie taka stagnująca jak w karkonoszach, ale pewnie bardzo podobna. Jak długo udaje ci się zachować ten entuzjazm? Z pierwszych kilometrów, kiedy pojawiają się pierwsze kryzysy w drodze i z czego one najczęściej wynikają? Bardzo różnie, tak. Czasami jest tak, że od początku coś nie leży, a czasami jest tak, że wszystko jest ok, ale nie należy oczekiwać zbyt wielkich jakichś wzlotów. Faktycznie jest jakaś tam spora radość na początku i w, po prostu w różnych momentach, jak są jakieś piękne okoliczności, albo po prostu mamy dobry dzień i dobrze się nam idzie, nic nas nie boli i nogi same y, się przekładają jedna za drugą. Ale najgorzej jest jak właśnie jakieś problemy zdrowotne następują, do tego nie podoba się nam krajobraz otaczający, ludzie są jacyś <laughs> nietacy. <laughs> I po prostu potem wszystko już się zaczyna interpretować jako jakiś zbieg nieszczęść. I, i to, jest, to jest ten moment, że chciałoby się to wszystko rzucić. A to się na szczęście zdarza rzadko. Przynajmniej mnie się zdarza rzadko. Na PCT mi się właśnie zdarzało ciągle. I nawet miałam taki moment, że. że... Widocznie miałam taką minę, jakbym chciała wracać do Polski, bo ja spotkanie spotkani, ludzie na dniu chcę właśnie pytali, czy może chciałabym, żeby mnie odwieźć na lotnisko, mogę być w domu jutro. Ale powiedziałam po chwili zastanowienia, że no nie, nie, jakby chcę dojść do tej Kanady. Miałaś kiedyś takie myśli, że chciałabyś zawrócić i. Odłożyć dokończenie szlaku na kolejną okazję? Raczej na nigdy. Albo na nigdy. <grym> tak, od razu na początku Chorwacji miałam takie, takie odczucie, bo, bo, bo było gorąco, był asfalt, było płasko, było pełno komarów, ale. Kłopot polegał na tym, że już wszędzie ogłosiłam, że będę wędrować tym szlakiem. Napisałam to na blogu, powiedziałam na YouTubie i napisałam na Instagramie, więc nie mogłam wrócić do domu, tak sobie. A zresztą później się poprawiło. Czyli odczuwałaś trochę taką presję. No trochę tak, bo ja mam, mam sporo ambicji sobie i, i tak od razu coś rzucać i po tym, jak się właśnie coś powiedziało, że się będzie to robić. Dlatego też nie lubię między innymi zdradzać przedwcześnie swoich planów, bo jak mi się odechce albo coś mi się zmieni, to potem musiałabym to odkręcać. Jasne. Widziałem na Twoim Instagramie, tutaj muszę się podeprzeć moją ściągawką, że yy, jeden z długodystansowych szlaków w Portugalii, Rota Vicentina Fisherman Trail, który ma 230 km, nazwałaś za krótkim? No bo to jest krótki szlak. To jest taki szlak na standardowy mały urlop, a nie szlak długodystansowy. On... Ile ci zajmuje przejście 230 km? No starałam się nie iść za szybko, żeby starczyło go na dłużej, ale chyba wyszło i tak tylko 9 dni, więc. No za krótko. 200 km to nawet właśnie się nie czuję, że się coś zmęczyłam. Nie zdążyłaś się robić. zmęczyć. Nie zdążam wejść w taki rytm szlakowy. Po jakim czasie zaczynasz czerpać satysfakcję z drogi i wchodzisz już w ten rytm? Myślę, że potrzeba tak miesiąca dwóch, żeby coś takiego było. Zwykle Sporo. określam szlaki długodystansowe jako takie powyżej 1000 kilometrów i zwykle przejście tysiąca kilometrów zajmuje miesiąc, więc to tak akurat pasuje. Trzeba trochę zapomnieć o tym, co, co w normalnym życiu jest, i wejść właśnie w to budzenie się wcześniej, chodzenie do późna, yy, stałe godziny posiłków i, i w ogóle takie rzeczy. Zaczynamy się martwić o to, gdzie z, będzie następne miejsce, gdzie można będzie umyć włosy, i to już takie problemy stają się tymi aktualnymi. Ale czy to jest tak, że ty swoją codzienność w pewnym sensie zostawiasz całkowicie za sobą? Staram się rzeczywiście zostawić to daleko. O, oczywiście przychodzą jakieś maile i tak dalej, ale tryb samolotowy i wy wyłączenie sieci w telefonie działają bardzo dobrze. Zwykle włączam sieć raz na tydzień i również do, do Wi-Fi podłączam się raz na tydzień. Więc tylko jak jestem w miasteczku, to załatwiam swoje sprawy i piszę do rodziny, że żyję. I że następne miasteczko będzie za tyle a tyle dni, a do tego czasu nie ma mnie. A udało Ci się może na przykład kiedyś zaprosić bliskich na taką pieszą wędrówkę? Czy w ogóle chciałabyś podzielić się tą pasją w taki sposób aktywny? Nie, raczej nie. Bo po prostu oni nie robią tego w ten sposób jak ja. Moja rodzina raczej preferuje jednodniówki, choć z moją mamą byłam kiedyś na spływie kajakowym i na takim niezbyt długim szlaku z namiotem. No ale to inaczej wychodzi, wszystko, wszystko jest tak bardziej leniwie i w sposób zrelaksowany, a długi dystans nie ma nic wspólnego z relaksem. Tam się po prostu ciężko pracuje od rana do wieczora i trzeba bardzo wcześnie wstać, nie ma jakichś przerw na cokolwiek. No, są ludzie, którzy robią takie przerwy, jak mogą iść szybciej czy coś, ale generalnie wszyscy starają się wykorzystać czas do końca na wędrówkę. Powiedzieliśmy o tym na początku i wrócę do tego, że wędrować można również w Polsce. Może ktoś, kto, kto nas słucha, chciałby spróbować swojej siły jako piechur, jako wędrowiec? Które szlaki w Polsce do tygodnia byś poleciła? No właśnie przyszedł mi do głowy jeden bardzo fajny, ale on nie jest do tygodnia. E, z takich doty... Może być i dłuższy. Bo bardzo fajną opcją na takie długie polskie wakacje jest fragment europejskiego szlaku długodystansowego numer 11. Bardzo mało znana rzecz, a prowadzi naprawdę fajnymi miejscami od województwa lubuskiego przez kraj wielkopolski, później przechodzi na Warmię i na Mazury i Kończy się na granicy z Litwą, jest nowszym wynalazkiem niż stare szlaki PTTK i ma lepszy przebieg. Korzysta ze szlaków PTTK. Częściowo ma swój własny przebieg, i szczególnie na Mazurach i na Podlasiu ma bardzo ładny przebieg nad jeziorami i więcej gór, takich gruntowych dróg zamiast asfaltu, którymi, którym prowadzą szlachy PTTK, więc można się kąpać w jeziorach, wędrować po lasach. I jest naprawdę dziko. To są takie tereny, że jeszcze jest dziko w Polsce. No to rzeczywiście taka typowo wakacyjna trasa. Mm -hmm. A coś krótszego? Z krótszych szlaków, takich do, do tygodnia, mój ulubiony szlak Brdy z Bydgoszczy do Konarzyn, wzdłuż rzeki Brdy, która jest rzeką dużą, leśną i czystą i ten szlak ma bardzo mało asfaltu, bardzo mało miejscowości mija, nawet jest 60 km bez sklepu, co w Polsce jest rzeczą rzadką. To może być wyzwaniem. <laughs> no, dla niektórych na pewno. Ale w górach są takie, takie odcinki, ale rzadko. Więc ten szlak na pewno. Roztocze jest świetne, centralny szlak Roztocza. Lekkie wzgórza, też bardzo dużo lasu, ciekawe miejsca historyczne, cmentarze stare. Widziałem, że niedawno byłaś też w okolicach mojego rodzinnego miasta, Puław na Lubelszczyźnie. Yy, tak, z mniszewa do Janowca nad Wisłą i potem trzeba było do Puław dojechać, żeby wrócić do domu. Także te rejony też, też fajne, fajne są nowe lasy, bardzo ładne. Zgadzam się, polecam lubelskie na wakacje. No dobrze, Agnieszka, czego ja ci mogę życzyć na, na Norwegię i, i kolejne miesiące? ładnej pogody, bez deszczu, żebym nie musiała testować zbyt długo kurtki przeciwdeszczowej, którą kupiłam mi, która jest nowa i jeszcze nie cieknie. Dobrego ra... czasu. Mhm. To w takim razie dobrej pogody, dobrego czasu, dużo sił i żebyś wypoczęła, żebyś znalazła to, czego, czego najbardziej szukasz właśnie w tej drodze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki.